Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czy masz czasami takie momenty, gdzie wątpisz w Twoje marzenia, w Twoje pragnienia, w Twoje cele? Może dokładnie teraz odczucie daremności wkradło się do Twojego serca? Może zawiodłaś się, czy zawiodłeś na kimś, z kim planowałeś osiągnąć jakieś cele. Może ktoś się od Ciebie odwrócił, może ktoś wbił Ci nóż w plecy, a może ktoś jeszcze kopie pod Tobą dołki. Ludzie, którym ufałeś, nagle okazali się niewarci tego zaufania. I to wszystko powoduje, że masz wrażenie, że nie ma sensu, że Twoje marzenia, pragnienia, droga Twojego powołania, cele wyższe, aby czegoś wyjątkowego dokonać tutaj na ziemi, stanęły pod znakiem zapytania. W takich momentach jednak nie wolno rezygnować. Gdy stajesz nad przepaścią, pamiętaj, że siły wyższe prowadzą Cię cały czas. I nawet jeżeli dzisiaj nie widzisz sensu, Twoje myśli są zabrudzone przez negatywne energie, to jednak cuda są możliwe. Może będziesz potrzebować troszeczkę więcej czasu, aby obejść tę przepaść dookoła i osiągnąć drugi brzeg. A może siła wyższa poprowadzi Cię troszeczkę bardziej w prawo i tam będzie kryształowy most, aby przejść na drugą stronę. W ten czwartek spotykamy się na 193. transmisji. I na tej transmisji opowiem Ci o takich momentach daremności, skąd one wypływają, jak je pokonać i nauczę Cię, jak sobie radzić w takich sytuacjach życiowych, gdzie nie widzisz wyjścia. Na tym spotkaniu przeprowadzimy przepiękną medytację, jak stać się kielichem pozytywnych energii, energii źródła, miłości bezwarunkowej i jak wykorzystać te wibracje, by pokonać negatywność i mimo wszystko osiągnąć Twoje marzenia i Twoje cele. Widzimy się w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.